Witam wszystkich w pierwszym odcineczku ze SnowRunnera na nowej grze Plus. Jest to gra stworzona na zasadach trudnych, tylko że jako nowa gra Plus z własnymi ustawieniami. To konkretnie dowiecie się w czasie gry. Najprawdopodobniej będzie to seria, zobaczymy jak będzie się klikała, oglądała. Na tej serii 100% graczem za każdym razem będzie Mr. Echo, zwany Osama. Witamy Cię. Witam wszystkich. Jak i również jacyś znajomi, którzy będą do nas dołączali. Tylu Jerry, Electric i tak dalej. Troszkę tutaj już pograliśmy przed zrobieniem serii, z powodu tego, że na początku naprawdę by nie było co oglądać. Z powodu tego, że no, nie mieliśmy maszyn, nie mieliśmy niczego. Więc troszkę musieliśmy poodkrywać rzeczy, porobić troszkę misji, zarobić jakieś pieniążki, kasie, żeby można było coś zacząć działać. Podstawową rzeczą jest taką, bo na pewno zaraz padną pytania, dlaczego przyczep nie sprzedajemy. To już wam tłumaczę, że ustawiliśmy sobie jeden skup na cały region. Czyli na cztery mapy mamy jeden skup. Na Czarnej Rzece nie znaleźliśmy skupu, na Zaporze Midwill też nie znaleźliśmy skupu. Z tego co wiem, na wyspie Drummond jest skup, a na Wyspowym Jeziorze nie ma w ogóle, nie? Czy na Wyspowym jest, a na wyspie nie ma? Nie wiem, chyba na tej... Nie dobra, nieważne, na jednej z tych na 100% nie ma skupu, a na drugiej jest tylko jeden skup, więc najprawdopodobniej tylko i wyłącznie tam będziemy mieli skup, przyczep, więc te wszystkie przyczepy będziemy musieli tam ściągać, dlatego przyczepy nie są sprzedawane. W dzisiejszym odcineczku postaramy się... pozyskać nowy samochód, który udało nam się wyciągnąć ostatnio z błotka. On tu w błotku stał. Jest to... Tu Osama... White Western Star, właśnie, dokładnie. Tak, Osama właśnie będzie próbował go kodiaczkiem dociągnąć do garażu. Daleko nie mamy. Mamy coś takiego, że w garażu samochody nam się naprawiają, lecz... Nie tankują. Tankować to musimy... Ja jadę z tym, nie? Tak, ty już możesz z tym jechać. Tankować musimy się na stacjach, oczywiście paliwko mamy płatne. Całkowicie wyłączone holowanie pojazdów mamy, nie możemy holować pojazdów. Więc wszystkie pojazdy musimy... dostarczać ręcznie. Reszta to sama zabawa. Osama pognał. Patrzę, bo tu mamy... mamy stację paliw. Nie wiem, czy my dojedziemy tym... Czekaj, a jeszcze gdzieś byłem tym maluchem z przyczepką. Chyba tu został, nie? Tu jest pechowy rybak. A gdzie jest... przyczepka nasza z paliwem? Tu jest nasz skauci. Normalna przyczepka. Jest przyczepka paliwa. Ja te zadanie oddałem z tą przyczepką. Wyciągnąłeś się w ogóle stamtąd? Tak, ja ją wyciągnąłem, bo ja was tankowałem nawet tą przyczepką. A no tak, tak, podjeżdżałeś, no w sumie tak. A ona tu stoi. Ona tu stoi. Aha, czyli ona stoi tu niedaleko Flestara. To ja Flestara zatankuję. Dasz radę tym kodiaczkiem dojechać? A ja już jestem na asfalcie prowadzącym do garażu. No akurat nie miał ciężkich warunków. Może było to na dole. To co, może podjadę tym Flestarem, odkryję tą jedną z wież, bo nim powinienem dać radę, nie? Nie wiem, ale tymi te zwiadowcze to gdzieś mamy przy okazji, to no, na czym byś pojechał. Odkrył nowy pojazd. Wet Star. Mamy nowy pojazd. Wpadły pieniążki. Chyba wpadł nam po poziomik, tak mi się wydaje, że wskoczył nam nowy poziom. Tak, siódmy poziom nam wskoczył. Tu nie mamy paliwa. Tu nie mamy w ogóle paliwa.
tą czapkę dociągnąć do mnie. Możesz bez sensora wrzucić do garażu, żeby się naprawił. Wrzucić. Bo chyba jakieś te znaleźliśmy do niego mody, czy coś takiego. Silnik nie, skrzynia biegów nie, zawieszenie nie, onki, ciągarka nie, blokada dyprów odblokowano, ma odłączona nie, koło zapasowe nie, snorkel nie, AWD mogę mu włączyć, włączone AWD, a mogę mu RWD wydać, nie? Nie no, AWD, RWD to on ma. Włączone AWD, on AWD ma no. Zobacz, to możesz mu zainstalować, bo to i tak jest kod, on będzie jeździł tutaj. No dobra, tylko co na niego wrzucamy? A co my mamy w ogóle? Ogólnie nie mamy nic. Tylko platforma, burty platforma, ale nawet bez HDS-a. Niestety tutaj HDS byłby potrzebny. To można mu HDS-a wrzucić w sumie, i burty, też w stylu. HDS 11 tysięcy, dobra. U i burty do tego. Dobra. Tylko, że ma 45 litrów paliwa, nie? No ale to myślę, że zdąży dojechać do tego stacji benzynowej za taką. Raczej powinien zdążyć. Bo tam jest asfalcikiem, to niedaleko jest. Ja widzę, że ostatnio te zwiadowcze rozrzucił tak kurwa po całym kurwa tym, że ten bez paliwa, ten kurwa też bez paliwa na górce. Jak ciekawe, jakieś ściągniesz, jak holować się nie może. Przyjedzie się ciężaróweczką, albo przyjedzie się z przyczepką z paliwem. No, tak się zrobi. No przepraszam, ja odkrywałem mapę, a wy we dwójkę próbowaliście wyciągnąć z łoma, no. No i wyciągnęliśmy ją. Boże, ile tu przyczep. No, Jerry pościągał przyczepy. Dobrze, dobrze. Nie, no dobrze, no bo będzie trzeba na tą mapę sięgnąć. Będą bliżej do przejechania, nie? Dokładnie. Powoli by trzeba było ten. Musisz już zobaczyć, jakie tu zadanka mamy, co tu jest. Ja już jadę zatankować tego jednego naszego skaucika. Kurde, powinienem do mnie jechać. Poleciałem do tego na magazyn, na wprost. Ja sobie myślałem, czy będę mógł się stankować, czy dalej jest involt. No, zaczynów, teraz była ta aktualizacja jakaś, może ponaprawiali jakieś błędy, bo szczerze mówiąc, ja na kompie nie miałem tej aktualizacji, nie? Miałeś? Nie, ja nic nie miałem, żadnego tam postefiksów nie widziałem, żeby były. No, ja na konsoli miałem, no mówię, że wczoraj mi się włączyła, mówię, kurde, dobrze, że dzisiaj włączyłem i dzisiaj akurat byłem włączył. Znaczy, mówię, wczoraj jak włączyłem, mówię, jak, fajnie, że dzisiaj, że wczoraj była, nie? Mówię, fajnie, że jest, bo jakby dzisiaj włączył, się okazało, że mamy grać, a tu co? Znowu, kurde. Bym siedział i nie grał, bo by się aktualizacja pobrała. Kolejne 20 giga, kurwa, no ja pierdolę. Dobra, okej, okay. Tego zatankowaliśmy. A to w czego mamy tu zatankowanego? Zwiadowcy. Nie, stało się, zatankowałem, dobra. A, no to super.
Tą zagubioną przyczepkę, to teoretycznie można by było oddać to zadanko już, bo powodu tego, że ona jest już prawie pusta. Gdzie ty ją masz? Koło mnie. Ja mam ją koło mnie, a zagubiona... Aha, a ją trzeba oddać koło ciebie. To możesz najwyżej wziąć tego. Albo Lestera, czy wolisz po skautem pojechać odkryć wieżę? Mogę jechać skautem wieżę odkryć, no? Dobra, to jest skautem odkryć wieżę, a ja ją sobie wsadzę na Flestera i Flesterem pojadę, oddam te zadanko. To zawsze jakaś kaska wpadnie. Okej. Tu mamy płaska przyczepa, dwa cementy na niej mamy. Pytanie, czy mamy jakieś zadanko z cementami tutaj tak na szybko? Znaczy wiem, że jedno mamy tego, ale to trzeba pozbierać cementy. Cementy cztery razy, worki. Aha, to są tutaj do pozbierania. Trzeba pozbierać tam w górę. Jedne. I to kurde, łezce stare można by zrobić, tylko trzeba podczepić szczepkę, ale nie wiem, czy on co tam poradzi, kurde, nie? Bo nie najpierw trzeba będzie mocno. Wiesz co, te cementy są dosyć blisko tutaj, to można by było dwa odłożyć, a nie podczepisz pod niego przyczepki, bo ma teraz przesunięte burty. Przez KDS-a. No tak, ale do niego można było i mimo wszystko podłączyć. Tak? No tak, bo to nie wszystkie mają tak, że jak podłączyć, żeby założyć ja KDS-a. Ja wiem, że nie wszystkie. No i z nim normalnie chyba można było tak zaśmigać, wiesz? No, bo tak samo jak widzicie, mamy też poziom trudny zrobiony na tej zasadzie, że nie widzimy w konkretnym miejscu, gdzie są ładunki, tylko mamy obszar zaznaczony, na którym te ładunki się znajdują. Musimy po prostu znaleźć te cementy, nie? No tu jest jeden, tu jest drugi. Tutaj coś leży, ale to jest inne zadanie. A gdzie leżą jeszcze te dwa cementy, to powiem wam, że nie mam pojęcia. Zwalniasz mi tego... Aha! A dobra, czekaj, bo ja siedzę w tym. Dobra, już. No. Już się przesiadam do Flestera. A ja już patrzę. Zaginione worki to będzie to. Zaginiona przyczepka to byśmy teraz to zrobili zadanko. Może dajmy, śledźmy je sobie. Plak Michigan, to mamy odkryć te punkty, to na razie nie więcej paliwa. Dwa razy paliwo dowieź. Ze stacji, to by można było jakbyśmy już tam byli. No, na stacji przecież stoi ten Western Star. Ale ja też jadę na stację teraz, nie? Bo muszę przyczepkę zatargać na stację. No. Aha, i baryłki z ropą, dostarcz do stacji baryłki z ropą. Aha, i one są tu po... tu one są, tu jest jedna. Aha, tą jedną baryłkę z ropą Jerry gdzieś wyciągnął, a co on z nią zrobił? On ją zabrał. Ja nie wiem, czy on nie miał ją na swojej ciężarówce i przypadkiem nie... Aha, czyli ona leży tu w lesie, dobra. No. To ona tu leży, to ona tu leży. Tu jest jedna, tu jest druga, tu jest trzecia. Ale gdzie jest czwarta, to powiem wam, że nie wiem, bo tu była jedna, druga, tam jest trzecia. Dobra, czwartą ten, ale to też jest na dłuższy ten, to jest wszystko. A coś z kontraktów? O nie. Cegły, pustaki. Ja tu mam pustaki? Ja mam tu cement. Taki tu mam. A pustaki są... Płyty betonowe, materiały metalowe, belki. Płyty betonowe, serwisowe, części zamienne. Deski. To są deski. Kurde. Deski. Dwa razy deski. Dwa razy deski są potrzebne na farmę. A tutaj mamy dwa razy deski, tak? Na pewno. Bo się pogubiłem. Tak, dwa razy deski. Ja namieszałem. Dobra. Start. Zabierzemy sobie tą przyczepeczkę z tym, a tą sobie załadujemy na siebie. Okej. Okay. Mamy plan na dzisiaj. Dobrze. Polecimy. Miło wrócić na Michigan po takim czasie grania już. No.
bo teraz jadę tą drogą, że jak pamiętam, jak byłem kiedyś u ciebie z posłami, graliśmy, jak zaczynałem, to tutaj odpiął ładunek z drugimi kłodami, kurde, się wszystko rozwaliło. Tą trasą tutaj jadę, nie? Mhm. Wiesz co, będzie trzeba zamontować do tego skauta, w którym jadę? Wyciągarkę. Tak. 20 parę tysięcy. Spokojnie, ale to jak zarobimy? A, no to tak, jak zarobimy, to tak. W tej formie nie zabezpieczę. Czemu ona się nie chce postawić? Popatrzcie, co za... Co się chce postawić? Przyczepka. No, ty przywróciła ci się? Nie, no ja ją stawiam, wiesz, na przyczepie sobie ją chcę postawić, żeby ją zabezpieczyć. No. Mnie dziwne, że te przyczepki nie mają uchwytu na górze, nie? Okej, to ja myślę, że ja do drugiej wieży od razu po modyfikację się cofnę tutaj, co odkryłem. No jak najbardziej, modyfikacje tak. Nie no, zaraz mnie coś szczeli.
mamy dwie deseczki, czyli z tymi deskami pojedziemy sobie na farmę. No, to uważaj na błotko, to jest ciapu. No tam jest błotko troszkę, mam nadzieję, że się uda. Jak się nie uda, to... to będziemy się martwić, jak się nie uda. No, czy tam jest o tyle dobrze, że ta droga wjazdowa jest osadzona drzewami, możecie przeciągać. Wciągarce. Na czekaniu drewniane deski to są drewniane słupki. Jak drewniane słupki? Co? No bo drewniane deski, no to nie wyglądają jak deski, tylko jak słupki. A się mnie pytać, co twórcy mieli na myśli. Przecież jak na samym początku to przecież nie były metalowe belki, tylko kątowniki czy coś takiego. W jednej sensie to też może nie tyle twórcy mieli na myśli, tylko tłumaczenie na język polski jest. Tłumaczę, tak. Bo mówię, na początku na metalowe belki, te jak teraz są nazywane, to były kątowniki, czy coś takiego. Piszcie w komentarzach, jak tam u was gierka z runnerek. Czy może już posiadacie Woodrunnera Expedition? Jak wam się podoba? Jakie są wasze wrażenia? A jak nie macie, czy chcecie mieć? Komentarze. Ja mogę szczerze powiedzieć, że po obejrzeniu kilku gameplayów gra mi się podoba, tylko boli mnie to, że nie ma od samego początku swobodnej jazdy. Trzeba wykonać misji, kurwa, kilka, żeby potem jeździć ze swobodnie po mapach. Ale to już żadna zabawa jest. Tak, mapa na początku, znaczy mapa, gra na początku jest niestety liniowa i to jest minus. Tak, to mi się bardzo na minus tego podoba. Chociaż założenie fajne, zero dróg i przedzieranie się typowo poprzez te wszystkie, te, jak to się mówi, bezdroża. No, kurwa. Ten odgłos, który słyszeliście, wnioskujemy, że Osama leży. Kał się zmęczył. Próbowałem się jeszcze linko złapać, pociągnąć, nie dałem rady. A już byłem przy drugim tym. Oj. Tak to jest. Wygodę Pepsi otworzyć.
Nagrodę gleby. Nagrodę gleby, tak. No cóż, trudno, leży to leży. Przesiadam się do czegoś innego, robimy coś innego. No weź może te dwa razy paliwo w takim, bo cegły, gdzie tu mamy cegły? Trzeba zobaczyć, czy na którejś z przyczepek nie ma, bo nie wiem, czy Jerry też nie przyprowadził jedną przyczepkę z cegłami. A ty wziąłeś tego profesora, a gdzie zaciągnąłeś tą przyczepkę, tą cisternę, którą mamy? Mam ją na sobie. Aha, wziąłeś ją ze sobą. Tak, ja ją mam na pacę wrzuconą, a podczepioną mam przyczepkę z dwoma deskami, które właśnie wiozę i robię kluczowe sprawy, nie? Dostać na farmę. Kontraktu. Czyli ja mam cementy pozbierać, czy co mam zrobić? Nie, możesz wziąć, zobaczyć czy cegły, bo mi się kojarzy, że chyba na jednej z ciężarówek, którą przytargaliśmy, na jednej przyczepkę, którą przytargaliśmy, są cegły. Czy garażu, na której z tych... Dobrze, już. Wydaje mi się, że tam są cegły. A jak nie, to zobaczy gdzieś na mapie, nie ma cegieł na jakiej przyczepce, bo tu nie mamy podświetlonego. No wie, no nam nie ma, przecież te pokaże, gdzie są. Przyczepę zostawiam na farmie, bo i tak będzie bliżej do drugiej mapy, nie? No, na jednej przyczepce są jedne cegły. Raz cegły. Potrzebujemy dwa razy, czyli jeszcze jedne cegły trzeba znaleźć. Z farmy na pewno zadanie nie jest wzięte. No na pewno, bo na farmie się nikogo nie było. Cegły można przejść z magazynu, który jest koło tego, jak się mówi. Garażu? Garażu, no. Ja mi pokazuję tu sklep z przyczepami. Gdzie ci pokazuje? Może jest, normalnie przy tym. Przecież nie było, jak tam byłem. Ale gdzie ci pokazuje? Koło tamy. Ale przecież tam zajeżdżałem, to mi nie pokazywało. Nie, mi pokazuje tylko magazyn i nowe gniazdo, czasówkę. No ja przecież tam byłem, to ja nie wiem, czy on mnie wyświetla. Dobra, to ja może jadę po te cegły tam do tego magazynu, co? Które to jest za darmo? A bo tu mamy 5 razy deski. Pomóc na farmie. Pomóc na farmie, czyli przez to wywodko. To bym musiał jednak tu sobie starty przyjechać, się przepakować. To jakim tam nie pojadę. Aha, te jedne te. No. Dobra, no to tak, to pojedź po te drugie w takim wypadku. No od razu tam zobaczę, co się dzieje, co mi pokazuje ten, jak się mówi. Teraz przeczytam.
Bama. Haku? Nie, nie. Bez stresarza. Przypakowuję się do tego, bo jakim tam nie przyjadę przez to błoto koło tego. O, jak się mówi, farmy. Na pewno nie bez opon jakichś lepszych. Nie wierzysz w Kodiaka? No ja ostatnio się z nim męczyłem. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. No i tak jak wam mówiłem, widzowie, oczywiście kolega Jerry do nas łączy. Jak ma oczywiście ochotę. No oczywiście, już odpalam. Odpalam, bo wy sobie ze mnie to nie poradzicie. I tu, nie, tu masz rację. To nie Perez ma rację, tra, ta, 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 ta. Pozdrawianie. Pozdrowienia dla Pereza. Nie. Wycofaj się. Aha, ale ile ma zostać na przyczepce małej, żeby zakończyć zadanie? Nie wiem, 100 litrów? Na małej, nie, na której małej? Zwiadowczej. Co? Zwiadowczej. Co najmniej 90 litrów paliwa. No, powiem. No. 100 litrów na tego, no. 90 litrów, zobaczcie jak z zdziercy. Musimy je oddać, a my nie oddamy 90 litrów. Ty, ale ty gra z wami czy nie? Nie. Teraz zatankujemy 80 litrów, tak być nie może. Dobra, to mi ten agent musi szkoda dać. Już ci za sekundkę podam. Dobra, musimy zrobić tak. Nic nie poradzimy. Kończymy zadanko, żeby Jerry kasy nie dostał. Ole dziad, ty. Jak ty. Żeby wszystko było w porządku, podjedziemy na stację i podamy Jeremu. Na tej przyczepce 200 litrów, a na tej naczepie tej wielkiej 500 litrów ma zostać. Tyle to wiem. Escape zarządza. Jerry, to jest KYXBJ. Na Discordzie nadajesz też, nie? Nie, mogę wrzucić na Discordzie. Ja nagrywam odcinki. A, no to nie, no to nie, bo będzie ci zacinało ten. Nie, tylko tak się pytam, czy tam. Ty, ja normalnie mam sklep z przyczepami. Weź, wysiądź, przesiądź się. Do czegokolwiek. Ale to przecież w ostatniej graśmy byłem, to nie było. Ja nie mam. Ty nie masz? Nie. A ty i tak nie sprzedasz przyczepy, więc... No. Czyli... Dlaczego ty masz, a ja nie mam? Gdzie wy jesteście? Na Zaporze czy na Czarnej Rzece? Na Czarnej Rzece. Nie, na Zaporze. No cicho. Mama, nie mów. No dobra, no i co? Co, jak, gdzie ja mam? Co wy tu gdzie robicie? Co wy tu psujecie? Czy my, ja teraz w tym momencie najprawdopodobniej skończymy zadanko kluczowa sprawa. To jest ten, bo dwie deski są dostarczone. Ja jadę z dwoma paliwami, a Osama jedzie z dwoma cegłami, więc to zadanie będzie zrobione. A tu w krzakach pojazd stoi. W których krzakach? No stoi, trzeba go czymś scholować, ale na razie nie mamy czym. Tu jakiś pechowy rybak stoi też. Też. Trzeba było... No Kodiak nam został jedynie do jazdy. No właśnie ty, ja mam sklep z przyczepami.
No wy macie, ale ja nie mam. Na zaporze, tutaj za zaporą nie masz? Nie. Nie. Czemu tak jest, że mamy? Powinniśmy grać na tych zasadach, co ustaliliśmy, tak? Tak, powinno być. A to może ty tam podjedź, to może będziesz widział. No przesiadłem się dopiero od Osamy. I co, u ciebie nie widać tego sklepu? Nie, u mnie nie ma, u mnie tam jest pusty plac. To co, ty sklepu nie masz? No ja ci mówię, że gramy na zasadzie, że jest jeden sklep, nie? No dobra, no ja cię rozumiem, że jest jeden sklep na cały region, tak? Znaczy na całą mapę. No. No ale skoro my... Dobra, małe cięcie nastąpiło, bo waliło nagrywanie. W międzyczasie dołączył do nas Jerry, to już chyba widzieliście. Albo i nie. Albo i nie. A zdążyłem się załadować i ruszyłem zawieźć paliwko. Jerry coś robi, obija się, jak to Jerry. Nie, ty, podstawiam ci kod Jakowa i zobacz, czy możesz jemu opony jakieś inne zmienić. Nie. Bo on ma tylko siodło duże i go i wesoły jest, nie? No. Nie mam nic zablokowanego na niego. Ale zaraz zobaczę. A jakieś paliwko czy coś? Zapomnij. Zapomnij. Tutaj do tego jeden to jest ten, co tu w wodzie jest, on jest cały zepsuty, trzeba byłoby go naprawić. Albo zaholować do garażu, bo on jest nasz, do niego możesz wsiąść. No wiem, no. Więc jak zaholujesz go do garażu, to go naprawimy za darmo. No wszystko pięknie, tylko że wiesz, że on jest cały, kurde, na czerwono, nie? No ale przecież ty jesteś profesjonalista. Przyszedłeś do amatorów. No to pokaż, jak się gra. Normalnie. Pojazd. Profesjonalista nie potrzebuje pojazdów. A, na piechotę, na plecach, dobra. Z rowerem. Okej. Okay. Profesjonalista z kautem 800 przeciągnie Zixa za mura tutaj. A na Czarnej Rzece jakie zadanie jeszcze robicie, czy nie? Wszystko trzeba zrobić. Na Czarnej Rzece też ma samochód. No właśnie biorę go, bo to przecież to się nie doczekam. Bardzo pojazdu dobrze. Od was. Bardzo dobrze, kurde, gadasz do mnie, źle pojechałem. I może wam paliwo, czy zabraliście stąd paliwo wszystkie? A tam jest jakieś paliwo? Nie, tam chyba jest jedna przyczepka z paliwem. Tylko tam jedna przyczepka też jest do zadania z paliwem, nie? Były dwie. No i ile jest? No i jedna jest ta do zadania, a druga jest ta normalna. No. No ta do zadania jest tam przy garażu. Nie. A, no to czekaj, to jak mówisz, ta przy garażu, to ona jest przy garażu, to ona, czekaj, to ona tutaj może stać, no. To jest przyczepa serwisowa. Tylko do czego ona ma być? Do serwisu. Serwisowa to do serwisu. Jedziemy z tym paliwkiem, mam nadzieję, że dojedziemy. Jak nie, to tu on sama gdzieś jest w pobliżu, widzę. Na farmie stoję, no. A tu jeszcze modyfikacje nie zebrane nawet. To nie są tam zebrane, no. Wiesz co, tutaj też jest przyczepka serwisowa na tej mapie, ona jest KTS do zadania, ale ona jest blisko tego utopionego samochodu, więc tą przyczepką serwisową można podjechać, naprawić ten samochód. No. Panie, czy w przyczepie serwisowej też musi zostać ileś punktów, żeby... Pewnie tak, pewnie ze 200 musi zostać. No to wygląda jak 10%, bo jak tam miałem 900 litrów, 90 musiało zostać. W dużej jest 2000, a musi zostać 200. To wychodzi, że 10% ma zostać, nie? Całkiem możliwe. Prosta matematyka. To co, to przytargać wam cysternę z paliwem? Może się przydać pewnie. No tak, jak najbardziej. Nie ma co z nią zrobić, to tak. Co żeś zrobił? Jedziesz? A. No i pięknie, 4000 zassane. Tam jakiś tych nie potrzebujecie metalowych belek czy coś?
pomogę wam przywieźć, jakby co, bo jeszcze jestem tutaj w mieście, zaraz mnie nie będzie. Znaczy tu mamy na przyczepie jedne metalowe belki, więc... Na której przyczepie? O, trudne pytanie zadajesz. Na czerwonej. Na czerwonej. Nie, na... zaraz ci powiem, na której są metalowe belki. Metalowe belki są, tu jest 5 desek. W garażu gdzieś? Nie, przy garażu. Przy garażu są puste przyczepy. Serwisowe tu są. Tu jest pusta, płaska, tu serwisowa, przyczepa burty. Przyczepa burty, metalowe belki są. Szlak Michigan, jak jest. Po prawej stronie na dole. Na tym. Tam jest przyczepa i tam są metalowe belki. Tu na górze. Na górze. Tak. Jeśli mówimy o tym samym, to tak. No tak, ten szlak Michigan to zadanie jest. Tutaj przyczepa czerwona, tak jak kolega Jerry powiedział. Dobra, a skąd mamy wziąć coś takiego jak płyty betonowe? Fabryki. A, tu są za mostem. Jerry, byśmy wzięli zadanko sobie z Haskiego, zamówienie materiałów. I mamy tak, dwa razy płyta betonowa do centrum serwisowego. Bo teraz mamy z farmy, byśmy wyjechali do magazynu, tu gdzie jest przy sklepie za Zaporą, wzięli dwa razy płyty i pojechali do centrum serwisowego. No, a czyli my jedziemy po płyty, tak? Tak, jedziemy po płyty teraz. Okej. Okay. Ja tym GMC-kiem to ja nie wyjadę, ale jaja. Maszyna gwizda. Amator. No nie wyjadę. Mały piasek i... Profesjonalista przecież. Ja muszę na wstecznym jechać, bo na wstecznym to jeszcze przynajmniej jedzie. Czego ja mówię, że ja wstałem? Teraz już tu jest zryty, bagno się takie zrobiło. Ty musisz tutaj pomontować jakieś dłuższe te wyciągarki, cokolwiek, bo tu... Nie mamy, Jerry. Nic nie ma? No nie, mam siódmy poziom dopiero. Zapomnij o tych wyciągarkach, o tym wszystkim. Ale to w ogóle zaczynał to od zera, nie? Co, stoisz? Wyciągnąć cię od razu? No jeźdź do przodu, to mnie pociągniesz. No, bo tak bym się w prawo ciągnął, a tak to... Bo ci powiem, że tak. Ten GMC to jest tragedia. Maszyny gwizdają. Mhm. No nie, no bo jak nie masz, kurczę, wiesz, kata, to wszystko inne to tragedia. Nie, to nie chodzi o to, że mam kata, tylko on jest tak, na autostradówkach. Nie, bo ma nie mamy. Nie ma. No. Nic nie ma, trzeba sobie poradzić tym, co jest. No co, no każdego szkoda, nie? I wiesz jak to jeździ. Ja wiem, że to, ja wiem, że to nie jeździ. Ja się z tobą zgadzam, tak samo Kodiak, identycznie. No. Że przyszedłeś trzeci, no to... Masz dwa skauty, możesz sobie skautami pojeździć, one są zrobione. Jeden leży. Cicho. No, a drugi jest bez paliwa. No, także można jeździć śmiało. Nie? Znaczy to tak, może sobie podnieść skauty, dwa nawet. Pojeżdżone, widzę. Weźmiemy te płyty i ten odcineczek na tym zakończymy. Mam nadzieję, że bez żadnych przygód. Na serio ty nie widzisz tego z tego? Nie, nie mam, ja mam tu pusto. Ja nie wiem, co się zmieniło, żeby mama, ty nie.
Ja jeszcze zobaczę teraz ten. Na tym. Czarnej Rzece, bo zaraz się okaże, że ja na Czarnej Rzece mam sklep, nie? Bo jak to się, jakby się okazało, że za każdym razem ci zmienia lokalizację, no to kurde, jakaś lipa jest. Znaczy, dobra, weź mnie, załaduj mnie. Jak za... No ja nie będę płacił za załadunek. A, bo tu masz mało hajsu, przesiądź się, no. A to nie może swoim mnie załadować? No to szybciej będzie, jak się przesiądziemy, ty. Nie mogę się przesiąść. Już, bo idę na Czarną Rzekę. Idę sobie. Ciebie. No to chodź, tutaj będziesz mnie wyciągał, nie? Chyba cię popchał. Obojętnie. Dobra, już możesz wracać. Czekać na ciebie, czy jechać sam? Nie, już osoba wraca. To ja czekam, jedziemy razem, będzie raźniej. Ale przecież ty masz HDS-a, mogłeś sobie na tym rampie postawić i załadować za darmo byś miał. Co ty kurwa? No ja chciałem, żebyś ty mnie załadował HDS-em swoją ciężarówką. Ale przecież ty też masz HDS-a na tym. Ale ja coś sprawdzałem. Jaki to leser. To mogłeś mi od razu powiedzieć, że coś sprawdzałeś, ty człowieku. Jaki leser, nie wierzę. Zobacz, co ty mi zrobiłeś z ciężarówką. Dlaczego jest złamana w pół? Bo ma HDS-a w środku. Dlaczego ono? Zobacz. Ja nie widzę tym. Co ty mi zrobiłeś z HDS-em? Na chwilę ci ciężarówkę odda. Oddaj mu kurwa na chwilę ciężarówkę. Do kabiny wszedł normalnie. A czekaj, a jak weźmiemy ten? O. Co, rozłożyłeś się? Nie, wsiadłem do środka. Ja odjadę, rozłóż się z HDS-em. Przywróciłem. No też, że to... Daj ci na chwilę osamie. Myślałem, że wiesz, podjechałeś bliżej tej rampy, to mówię, weźmiesz, rozłożysz HDS-a i załadujesz na sobą, nie? Ja cię nie zrozumiałem, ty. Mówię... Wysiądź, żebyś się... Mówię, no dobra, no to wysiądź. Aha, ty wsiadłeś do tej ciężarówki i kupiłeś. Tak, no. Dobra, tu masz dużo pieniędzy. No tak się składa, że mam niestety, no. Dobra, dojedziemy z tym. Chciałem od razu na buforowanie odcinek rzucić. Będę musiał go jeszcze skleić. Bo się popsuł. Ja może do jutra dojadę tam do was, nie? Ja się tu pchasz, ty. Bo zamulasz. To, że masz dwie modyfikacje więcej wrzucenia, znaczy, że jesteś lepszy, ty. Ja jestem zajebisty, nie tylko lepszy.
Tak, tu wjechał. Okej. Też. Dobra. Na dzisiaj będziemy kończyć. Dziękuję wszystkim. A nie, zapraszam. Komentowania. Tak, seria się. Dalej. To widzimy się za tydzień. Tu ze mną Osama. Hello. I Gary. Siemanko, trzymajcie się na razie. Hej, hej. Ajo.